jesteśmy tutaj na ulicy też Solidarności. Tam kino Femina, tam Bank Euro, byłam w Banku Euro. Proszę Państwa, Bank Euro to chce, żeby ludzie pożyczki brali, pożyczki spłacali i bardzo pilnują dnia i godziny, żeby to było wpłacone, tam wtedy jakieś okienko się otworzy. No, strasznie patrzą w Banku Euro, żeby było coś. I one tak w ten sposób też żebrzą. Mówią, że jak pani, bo już teraz ludzie nie chcą płacić, że jak pani spłaci tę ratę, no to będzie okienko się otworzy, a to nieprawda, bo okienko się wcale nie otworzy. Czyli że one w ten sposób żebrzą na przebiegłość swą, na chytrość swą. To jest też metoda żebrania. Także szatan, diabeł rozgryzł całą tę żebracznicę swą, którą zresztą sam ułożył, założył, zafundował, postawił tych wszystkich żebraków, a to jest prawie 3 miliony tego wszystkiego. I żebrzą, i wymuszają, i stalkingują, i mobbingują. Jedna babka mówi, och, czy ja wiem, co to jest mobbingowanie. Ja mówię, żebyś durna baba wiedziała, że rozmawiasz z osobą niepełnosprawną i mobbingowanie to jest rzecz względna i gdybyś uświadomiła sobie, że mobbingujesz, to byś się mogła przerazić, bo przed sądem stojąc nie miałabyś żadnej obrony. Winna jesteś i koniec. I takie gadanie i spoglądanie na siebie nic nie da. Także proszę Państwa, no w Warszawie szczególnie dużo mamy mobbingowania, bo człowiek, gdy sobie uświadomi, że na przykład pies bardzo słyszy, ma wyczulony słuch, a tak samo osoba niepełnosprawna ma wyczulone to, że do niej ktoś w niedzielę wyzwania. Bank w sobotę dzwoni, bank w niedzielę dzwoni. Mało tego, że dzwoni, ale dzwoni z częstotliwością kosmiczną. No to przepraszam bardzo, nie zamknęli supermarketu w niedzielę. Zamknęli, to najwyższy czas, aby zamknąć teraz banki na niedzielę. Zrobili to, ale niektóre to euro, to jeszcze na Wileńskiej jest czynne.